Jest 30 kwietnia 2022 roku. Moi drodzy, jadę dzisiaj do Janusza na startowisko do Leżenic. Startowisko jest położone około 5 km od startowiska w Brzuzie. Aczkolwiek jeszcze nie było okazji, żeby tutaj z tego startowiska w Leżenicach korzystać. Dlatego dzisiaj nadarza się okazja i jadę. No Janusz już jest na startowisku. Widzę, że jeszcze ktoś. Także zaraz będziemy się witać. No i jesteśmy już u Janusza na startowisku. Janusz szykuje się do lotu, szykuje trajkę. Sprawdzał świece. Ustawiłem drugi rękaw, troszeczkę wyższy maszt. Także lepiej, żeby były dwa. Startowisko już Wam pokazuję. Dosyć spore. Tutaj na kierunku północnym są druty wysokiego napięcia. Ale jeszcze dosyć daleko, także jest możliwość spokojnie nawrócić. I dużo, dużo łąki, której nawet nie trzeba kosić, jak na stepie. No i proszę bardzo, dziadek wnuczki wozi. Jest zabawa i jest radość. Dobra, Janusz, ja będę startował. Tak, tak, ja lecę na Kozienic, a ty za mną? Dobra. Uhu, ale noszenie! Wow! Jeszcze termika jest. No, czuć. No i aktualnie przelatuję w rejonie miejscowości Łuczynów. Dobra, nawrócę, robię skręt w prawo i sfilmuję cię, dobra? To Janusz wysoko, jakieś 50 metrów nade mną. Do 60. No i na mojej godzinie 12 w dole szpital w Kozienicach. Widzę kościół na ulicy Głowaczowskiej, osiedle energetyków. Na mojej godzinie 12 Aleksandrówka. To Kozienice wyglądają przepięknie z góry.
przede mną zakłady SLT w Kozienicach i Jeziorko. Super się lata we dwóch. No krążymy tutaj Kozienice i wracamy północnym trawersem. Azoty bardzo ładnie widać, delikatnie za mgłą. Polecimy wzdłuż Wisły i później do za elektrownię, na drugą stronę, na Garwolińską, a potem zobaczymy. Dobra, odbijamy w lewo. Mówię, że odbijamy w lewo. No aktualnie moja wysokość to 400 metrów, tak żeby było bezpiecznie. Tak też zgłosiłem do FIS-u. A w obrębie miasta dużo łąk. No i przelecę nad komendą powiatową policji w Kozienicach, nad pałacem po mojej tutaj lewej stronie na godzinie 10:00, kościół, ulica Warszawska w dole, targ kozienicki, dzisiaj pusty. Janusz, po której mojej stronie jesteś? Dobra, to ja robię nawrót w lewo. Także pozdrawiam serdecznie kolegów i koleżanki z pracy. A przede mną stadion w Kozienicach, stadion miejski oraz basen miejski. No ja jeszcze tutaj lecę nad jeziorko, które jest po twojej lewej stronie. Jedno z ważniejszych miejsc dla mieszkańców Kozienic. Tak, tak, dokładnie. Co zrobimy? Przelot? No można. Tylko uważaj na rotory od drzew. Muszla koncertowa przy jeziorku. No widać bardzo ładnie mój cień. No i uważaj, tam są druty wysokiego napięcia. Chyba tak, tylko lecimy na drugą stronę Wisły, żeby nie zahaczać o strefę. Leć tak, są te duże słupy biało-czerwone.
No ja jestem za tobą jakieś 300 metrów po górze. Tak, potwierdzam. No i aktualnie jesteśmy na północnym trawersie elektrowni w Kozienicach i świerży. No i lecisz aktualnie nad rondem, nad Okrzejką. Mówię, że przelatujesz w tej chwili nad rondem. Rzeka zrobiła sobie rondo, Okrzejka. Janusz, widzę coś lecącego na godzinie 11. Nie wiem, czy to nie śmigłowiec. Tak, na drugą stronę Wisły zaraz będziemy przeskakiwać. Przelecę jeszcze tylko nad tą Łachą, tutaj wzdłuż wału, potem przez Łachę, żeby ładne zdjęcie zrobić. To ciekawy jestem, co to takiego jest? A może to jest balon? Janusz! No właśnie, może to balon leci do Warki. Jeżeli to jest balon, to powinien w naszą stronę lecieć, bo my lecimy pod wiatr. Nad gruntem 190. No i przeskakuję na drugą stronę Wisły. Bardzo dużo wędkarzy dzisiaj. No cóż, sobota. Janusz, uważaj, bo tam są również słupy i druty. A zobacz na godzinę w tej chwili, na swoją 12, masz swoją Warszawę. To i z tego, co mi się wydaje, na mojej godzinie 12 widzę balon. No czy dopadniemy balona? No, czy dopadniemy go? Nie, tak się wydaje tylko, wiesz? No chyba tak, nie damy rady go dojść. On jest gdzieś w okolicach Grabowa nad Pilicą. No i miejscowość pode mną Dębowola. No i tradycyjnie przelot nad cudziankami pancernymi. Aktualnie 70 na godzinę. Dobra, przyjąłem. Dobra, tutaj jestem nad Emilowem. Wójtowi się pokażę, bo dzieciaki chciały zobaczyć. No i będziemy się szykować już powoli do lądowania. Jestem aktualnie nad Leżenicami. Janusz krąży nad Działką. Polecę i ja. Przywitam się.
Juhu! Aleśmy polatali! Rewelka! Mówię, żeśmy polatali, super, rewelka! 65 km, godzina 24. No Janusz, udało się znowu, tak? Po problemach na ziemi, ale się udało. Oj, takie problemy, no mieliśmy problem. Tutaj trzeba się przyznać z wkręceniem świecy u Janusza, ale daliśmy radę. Bardzo się wkręciło, ale się udało. Dokładnie, warunki dzisiaj są rewelacyjne. Zachód słońca nad Leżynicami. Ja przyznam, że jestem pierwszy raz jako latający oczywiście tutaj w tym miejscu. A no właśnie, widzisz? Także dziękuję Janusz za zaproszenie. Nie ma sprawy, a to dzięki tutaj wspólnocie. Wspólnocie Leżynicy, tak, tu możemy sobie korzystać. Dokładnie, także podziękowania dla wspólnoty mieszkańców Leżynic za udostępnienie startowiska. A moje startowisko 5 km dalej. No, też fajne miejsce, ale trzeba próbować wszystkiego. Wygodnie jest troszkę. No. Bo każdy kierunek jest taki fajny i otwarty. Fajnie. Także dzisiaj zrobiliśmy co? Kozienice, tak. Wzdłuż Wisły, Świerże. Balon widzieliśmy z daleka, który gdzieś tam chyba w Grabowie leciał, ale już nie lecieliśmy, bo to szkoda czasu. Studzianki. Tak, studzianki. Samochody nasze stoją w studziankach zaparkowane. Także. No, znajomym w brzuzie pomachaliśmy. Także cali i zdrowi na ziemi. Super, fajnie. Fajnie. Pozdrawiam wszystkiego dobrego, Janusz. Dzięki serdeczne za miłe wspólne latanie, no i do spotkania. No myślę, że się następnym razem też nam uda fajnie gdzieś polecić.